Witam serdecznie. Dzisiejszy film zaczniemy wylosowaniem Kałacha Redline'a z któregoś z ostatnich filmów. Zszedł Trade One, więc wybieramy oczywiście zwycięzcę. No i mamy, jest oczywiście hasło konkursowe. Mamy tu oczywiście twojego trade linka, więc ten piękny kałaszek Redline już do ciebie frunie. Akceptuję od razu ofertę wymiany. No i zaraz wypłacimy sobie jakiegoś oczywiście skina dla widza. Otwórzmy sobie może trzy skrzynki eventowe i zobaczmy, co nam się uda tutaj dostać. No myślę, że ta AWP, ta M-ka to są skinki, kurczę. No ta AWP-ka, no kurczę, naprawdę piękny skin. Więc sobie go oczywiście wypłacamy dla widza. Jak chcesz wygrać tego skinu, to oczywiście oglądaj film do końca, bo będzie hasło konkursowe w trakcie filmu. No sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, to chyba taki już klasyczek, każdy chyba wie, o co chodzi. Oczywiście dąż na Discorda, bo to sprawdzam, udostępnij film i użyj kodu CROCKSCSGO SKINSIE. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz magiczny plusik i wpiszesz sobie oczywiście tutaj kod CROCKSY przez 2x, oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty i skrzynka na start za free. Kodu możesz oczywiście używać sobie do woli, a my zacznijmy tutaj może z jakąś butelką, kurczę. Jest bitwa na 500 zł. O, patrz to, co tu robi Simek. No Simek tutaj ewidentnie chyba... Nie mogę dodać bota? Aha, bo to osoba, która zrobiła chyba, tego battla chyba wyszła i ja mogę teraz jakby przyjąć jego rolę. Okej, no dobra, spoko. Zobaczmy, mamy tutaj dwie skrzynki z Good Knife Army 4%, do tego 1% Gamma Doppler. Jak tutaj tak zwany syf. Skrzynka z naklejkami i skrzynka z AK-47, więc zobaczmy oczywiście, jak nam tu pójdzie. No te dwie skrzynki, no trzy w sumie. Trzy pierwsze skrzynki nam nie dały, no to ja już nie łudzę, że możemy tą bitwę jakkolwiek zakończyć z powodzeniem. No proszę, entropii kosztuje 41 zł, więc no to co najwięcej, no ale ten kałach Legiona Nobisa. No okej, o dziwo i tak nam daje tutaj wygraną to zestawienie. Akceptuję już tutaj AWP, więc mówię, jak chcesz oczywiście ją wygrać, no to no wiesz co robić, tak? Oglądaj film do końca, żeby hasło konkursowe poznać. I zobaczmy, może teraz spróbujmy coś tutaj ustrzelić, że tak powiem, fajnego na takich skrzynkach, których zazwyczaj staram się nie wrzucać. Tak właśnie myślę, jak to mogą być skrzynki. No może brawo case'y, rzadko je wrzucam. Dlatego mam tutaj skrzynkę eventową za 84, ją też rzadko wrzucam, ale wrzucimy sobie trzy ulepszone. Skrzynka Allegiant, myślę, że też możemy ulepszoną wrzucić. Może 50-50, no dlaczego by nie. 1400 zł, no jest to dość, że tak powiem, no duża batla, bo za połowę tego budżetu co mamy, więc mam nadzieję, że tutaj uda nam się mimo wszystko tą bitwę zdobyć. Generalnie jest godzina 23 za 11 minut. Film dopiero dla was kręcę, stary. Bo dopiero wstałem, no przysięgam, no po tym streamie stary 24 godziny, nie jestem w stanie się normalnie przestawić na normalną godzinę. Poszedłem dzisiaj spać koło godziny 11, 12 może, bo do 11, 12 właśnie czekałem na kuriera. Miał być od godziny 8 do 10, no ale no widocznie coś nie wyszło i było o godzinie 15. Przebudził mnie, jak już, znaczy spałem już wtedy, tak, więc nie przebudził mnie, tylko po prostu obudził mnie o godzinie 15. I no kurczę, no poszedłem spać dalej i wstałem o godzinie, no właśnie tej 22:30 jakoś, więc no, tak to się żyje, stary. No co mam zrobić, no? Ja się staram, no ale wiesz, no z tego, jak ty wiesz, no przynajmniej tutaj oddaję skrzynczka póki co, tak? 1100 zł to jest bardzo fajna suma, no i patrz, dostajemy kosę ze skrzynki Allegiant, stary. Skrzynka za ile? 60 zł to ona chyba normalnie kosztuje, za 120 chyba tak to ulepszona. No naprawdę, no baja, no stary, nie mogliśmy lepiej zacząć tego filmu. Znaczy, no zaczęliśmy wylosowaniem skina i wypłacaniem skina dla widza, więc myślę, że dla widza to jest bardzo dobre zaczęcie filmu, tak? Change my mind. Zobaczmy te skrzynki jeszcze 50-50, jak one tutaj się zachowają. I no, zobaczmy, czy ostatnia tutaj coś zmieni. Znaczy, no śmieję się, nic nie zmieni, tak? Byłoby naprawdę ciężko, no ale 3700, stary, to jest naprawdę potężny zastrzyk, że tak powiem, budżetowy na ten opening, więc no naprawdę, no myślę, że możemy popróbować te skinki z kosami. No nie wiem, no ja byłem tak naprawdę dosyć pesymistycznie nastawiony do tych skrzynek, jak one wychodziły, bo mówię, kurczę, otwierać skrzynki takie CS-owe po ile? Po 15 zł chyba? Czy ile one kosztują? Czekaj, bo różne mają ceny. 22 zł kosztuje jedna, no to stary, mówię, otwierać takie skrzynki po te 70 zł za jeden taki strzał, mówię, nie no. Nie będę tego otwierał, stary. Otwieram sobie parę razy dla widza, żeby pokazać. No ale kurczę, no tutaj naprawdę, no... No... Bardzo się przywiązałem do tej skrzynki. Znaczy, może nie do skrzynek, ale konkretnie do tej skrzynki Riptide.
Wiesz czemu? Bo tu są butterflye, stary. Nie wiem, czy w innych skrzynkach są butterflye. Ja wiem, starałem się znaleźć po prostu skrzynkę, w której wiem, że 100% są butterflye. I właśnie tak sobie sprawdziłem. No i właśnie w skrzyni Riptide wiem, że na 100% są butterflye. Dwa udało mi się trafić. Gamma Dopplera i Autotronika. Więc no naprawdę mam nadzieję, że powtórzy się ten sukces tutaj, tak? Choć póki co, no trochę te skrzynki zeżarły, no ale to są skrzynki CS-owe, tak? Są odwzorowane idealnie. Zobacz, nawet masz ten cen. Wiernie otworzyliśmy skrzynki z Counter-Strike, zachowując niemal identyczne szanse w obniżonej cenie. No to jest naprawdę bosko, stary. Ale no, w sensie bosko, że udało im się tak to dobrze odtworzyć, że tutaj to dosłownie, no okej, dobra, może jednak... No dobra, no nie mówię już nic. Never mind. Ale chodzi mi o to, że no tutaj mimo wszystko, no ja wiem, jak wyglądają skrzynki CS-owe, stary. Ja otworzyłem dużo skrzynek CS-owych w moim życiu i no wydaje mi się, że tak nie wygląda drop w skrzynkach CS-owych w CS-ie, że tutaj mimo wszystko na CS-GO skinsie jest on znacznie lepszy, bo tak naprawdę nie mamy klarownych procentów chyba na trafienie tych itemów wszystkich w skrzynce CS-owej, nie? W sensie, jak otwieramy skrzynkę, nie mamy tego wypisanego, nie mamy tej informacji, ile właśnie procent szans na tą kosę. No a tutaj mamy wszystko wypisane od razu, nie? Mamy tutaj 0,25% szansy na kosę, więc no nie uważam, żeby to było też jakoś mega dużo, mega mało. No zwłaszcza, że skrzynka jest za 22 zł chyba, czy tam 20. A i tak te skiny inne, no też jakoś potrafią polecieć, tak? Potrafią polecieć, tylko no właśnie boję się, że teraz nie przestanę, dopóki ta kosa nie poleci. A jest to no, dosyć ciężkie przedsięwzięcie, tak? Tym bardziej, że tutaj no pieniążek mi ucieka, a nie leci w sumie na nic konkretnego, tak? No poleci jakiś digel, poleci jakiś dołaszek, no ale no my tutaj przyszliśmy, że tak powiem, po tą główną nagrodę, tak? Ale generalnie, jeszcze tak powiem, że właśnie wstaję sobie i patrzę, kurczę. No tak, to znowu o tą piłkę nożną zahaczam, no sorry, ale o! I mamy! I patrz! I emerald! No stary, jakby trafił taki nóż w skrzynce CS-owej w CS-ie, to bym się nie wiem, ja bym nie wiem co zrobił, naprawdę. Ja bym skakał po całym mieszkaniu, stary. Bo mówię, jak trafisz kosę w skrzynce w CS-ie, no to wiesz, to jest... No okej, okay, no mogę sobie otwierać skrzynki na stronie, tak? I ja wiem, ja mam świadomość, że otwierając skrzynki na stronie mam znacznie większą szansę, żeby z czymkolwiek wyjść, tak naprawdę, nie? I mam tą świadomość, że jak otwieram skrzynki w CS-ie, to jest bardzo duża szansa, że nie wyjdę z niczym. Ale no kurczę, no jednak trafić kosę w skrzynce w CS-ie, no to naprawdę, wow. Mam nadzieję, że kiedyś doświadczę tego uczucia. Ale wracając, no zahaczam jeszcze raz o tą piłkę nożną, ale ostatnie dni to tak właśnie no trochę wyglądają. I no kurczę, no pan Żółw się przywitał, że tak powiem, z kibicami Realu Madryt już, z La Ligą. No stary, powiem, La Liga w strachu teraz. Naprawdę, wydaje mi się, że Barcelona to trofeum jakiejś La Ligi albo Ligi Mistrzów to nie zobaczy przez najbliższe, nie wiem, przez najbliższą dekadę, stary. No bo to jak wygląda teraz ta ekipa, kurczę, Real Madryt, no to jest naprawdę, no mocno, mocne gówno, stary, mocne gówno, wariacie, no to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Znaczy po tej akcji parę lat temu z tym przedłużeniem kontraktu, co finalnie wyszło, że przedłużył kontrakt, no to ja byłem już takie zdania, że no po co nam tak naprawdę ten Mbappe, tak, że tak powiem, wiesz, pociąg przyjechał do Real Madryt raz i już nigdy więcej nie przyjedzie, tak, i byłem zdania wtedy, że no po co nam ten Mbappe, i tak sobie dobrze radzimy i jakby wiesz, no. Jeżeli on tak potraktował klub, no to po co, że tak powiem, puszować go dalej, nie? No ale, no, tak powiem, no, wyszło inaczej, tak? Wyszło inaczej, no tutaj już tym razem nie było żadnych zbędnych gierek i faktycznie Mbappe podpisał kontrakt, tak? I no tutaj Perez, ufam tobie, tak? Perez, ufam tobie, mam nadzieję, że ten transfer nie rozwali szatni i że będzie naprawdę dobre widowisko, oglądając pana Żółwia w białej koszulce. No naprawdę już się mówi, że jest najlepsze jest to, że debiut będzie miał stary na stadionie w Warszawie. Czy wy to rozumiecie? Mbappe debiutujący na stadionie w Warszawie z Atalantą. Przecież to będzie jakaś miazga, stary. A bilety po 1500-2000, no... No się zastanawiam, tak się zastanawiam, stary. 2000 wydać, żeby pojechać oglądać Żółwia debiutującego w mojej ukochanej drużynie, gdzie ja jeszcze, no de facto nigdy nie oglądałem mojej ukochanej oczywiście drużyny na żywo, więc no kurczę, się zastanawiam, ale mam nadzieję, ej kurczę, bo ja tak jak
myślałem, że te minimalwary, te rękawice, to już będzie dla nas miazga, a tutaj jednak niekoniecznie. Bo on też trafił. Też trafił i dał się nam pamiętać, bo mamy przewagę tylko delikatną. No tutaj 500 zł teraz, zostały ostatnie wyszynki, żeby tu się teraz nic nie zepsuło, to będzie naprawdę dobre rozegranie. 400 zł przewagi, więc zobaczmy ostatnie parcie. No ten Tigela chyba na... Uuu! Hej! On 600 zł kosztuje! Ale dobra, bitwa potężna, no powiem tak, bitwa potężna. Potężna bitwa, potężny transfer, naprawdę... A wiesz co jest scena najśmieszniejsza, że jak Neymar dołączał do Barcelony, ostatnio była jakaś tam rocznica w ogóle, wczoraj chyba, to Neymar debiutował przeciwko Legii Gdańsk, stary. A tutaj Mbappe debiutuje, no może nie przeciwko polskiej drużynie, no ale na polskim stadionie, w Polsce, tak, w Warszawie, no to będzie naprawdę, no, ewenement. Zobaczmy. Ojejku, no i mamy to, no i zajebiście. Ostatnio coś nie chciałem nam te gamma dopplery lecieć, no ale dzisiaj, no, kurczę, cieszę się, że w końcu udało nam się go zdobyć. Piękny nóż, naprawdę fantastyczny nóż. Nie wiem finalnie, jak one teraz wyglądają, bo oni te gamma dopplery psuli, naprawiali i w sumie już nie wiem, co z tego wyszło. A mamy jeszcze Digla Star, to jest naprawdę przepotężna bitwa, no z której będzie no 16 tysięcy, a jeżeli jeszcze nic się... nie ma już nic, ale no zobacz, 13 tysięcy. Fantastyczna sprawa, mieliśmy 3 koła na dzisiejszym filmie, no mamy 22 tysiące. Mówię, ostatnio zabierało dosłownie wszystko. Dzisiaj naprawdę jestem pod wrażeniem, że udało nam się tutaj cokolwiek kąsić. No ale ja to powtarzam, że skrzynka nie zawsze musi oddać, stary. I trzeba to pamiętać. Czasem są odcinki, czasem są sesje, gdzie skrzynka nie oddaje zupełnie nic, tak? Ostatnie parę filmów to właśnie ta skrzynka też chyba nic nie oddawała. No ale dzisiaj naprawdę, no nie mogę narzekać, tak? Nie mogę narzekać. Jeszcze jakby tą bitwę udało się zdobyć, to już w ogóle byłoby bosko. Ulepszone rękawice, tak szczerze tutaj... Aha, 3900, faktor nie. Bardzo ładne rękawice swoją drogą, strasznie underrated. One są bardzo fajne do sluterów. No ale zobacz, no to już będzie no way raczej, żeby tę bitwę wygrać. To będzie 1300 zł. No właśnie, to jest gigantyczna strata przez te brązowe morfy. I niestety bitwa przegrana. Ale pamiętaj, że jak skrzynka cię przerasta, stary, i czujesz, że grasz nieodpowiedzialnie, no to możesz, że tak powiem, wziąć sobie przerwę. Bardzo spoko opcja. Możesz sobie wziąć przerwę od kręcenia skrzynką. Jak wiesz, jak czujesz, że kurczę, że trochę cię może ponieść, albo jak nie ma jakiegoś skina na stanie, no jak nie ma skina na stanie, to możesz exchangerem sobie to wymienić, ale jak nie ma skina na stanie, dajmy na to, a bardzo byś go chciał, a wiesz, że może cię za bardzo podkusić, no to bierzesz sobie przerwę, stary, wracasz na stanie, no płacasz, nie? Naprawdę zajebista opcja, bardzo mi się to podoba. No i zobaczmy, co, że tak powiem, skrzynka Metys tutaj zaoferuje, to jest... No to jest strzał mocny, jeżeli nic nie da, zostaje nam dycha. Dycha to i tak jest bardzo duża suma, tak? Ale nie po to robimy te battle, tak? Robimy te battle po to, żeby mieć jakieś fajne skiny. Drogie skiny, przede wszystkim, bo ja lubię mieć drogie skiny. 800 zł. No mój najdroższy skin, stary, jaki kiedykolwiek miałem, albo Bagungi, tak? No, 20 ponad tysięcy. Kurczę. Albo Dragon Lora? Nie pamiętam w sumie, ty. Bo miałem chyba field testę Dragon Lorkę. Ale totalnie nie pamiętam. O kurde, patrz tu! 8400! 8400! No powiem tak, no ten talonik. No naprawdę wow. Piękny skin, naprawdę piękny skin. No wypadałoby chyba hasło konkursowe zaraz dać chyba, nie? Tak mi się coś wydaje. Ale to spokojnie. Wrzucimy jeszcze sobie skrzyneczkę eventową. Zobaczymy jak nam pójdzie. 2000 zł, no i zobaczmy. A hasło konkursowe, kurczę, no szczerze nie wiem, no jest poniedziałek, jest godzina 23. A napisz może, w których godzinach zazwyczaj oglądasz YouTube'a, w których zazwyczaj godzinach oglądasz moje filmy. Bo wiesz, no... No możesz oglądać jakby wiesz, możesz sobie wchodzić na YouTube'a tylko stricte po to, żeby obejrzeć mój film, co wątpię szczerze. No ale no, zastanawiam się właśnie, czy oglądasz moje filmy zazwyczaj jak już siedzisz sobie na YouTubie i wiesz, i tam sobie coś oglądasz? Czy najmniej na to wchodzisz sobie obczaić codziennie ten mój film? No nie wiem, szczerze jestem ciekaw, czy może z dzwoneczka? Ale no właśnie napisz w której godzinie jak oglądasz moje filmy, jestem ciekaw. No i bitwa ostatnia, znaczy ostatnia, nie ostatnia. Wygrana tak naprawdę, 1900 zł.
No, chciałbym tu dobić jeszcze tak szczerze do 20 koła. Nie wiem, czy to się uda. Supreme Knife Case, 2400 zł, skrzynka ulepszona. I chyba się nam uda dobić. Chyba nam się dobić uda. No, będzie to na pewno więcej niż 2500. Wow, powiem tak, no po prostu wow. 6500, stary, jeden strzał. 23000 zł dzisiaj udało nam się ukąsić. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam oczywiście do konkursu na skina. Użyj sobie kodu Croxy. 10% więcej oczywiście do wpłaty. Każdej, do każdej wpłaty. No i oczywiście skrzynka na start za free dla nowych użytkowników. No i możesz sobie też daily case otworzyć codziennie za darmo, bo dlaczego nie? Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, siema.